26 stycznia po godzinie 8 doszło do pożaru domu przy ulicy Staszica w Dzierżoniowie. Najprawdopodobniej ogień pojawił się w piwnicy i stamtąd przeniósł się na kolejne pomieszczenia. Na miejscu pracowały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, OSP Piskorzów i Bielawa, Policja oraz Straż Miejska. W budynku jednorodzinnym w chwili zdarzenia przebywały 4 osoby. 3 osoby opuściły budynek przed naszym przyjazdem. W budynku generalnie panowało bardzo duże zadymienie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru za pomocą jednego prądu wody. Ewakuowaliśmy jedną osobę z budynku i przekazaliśmy ją zespołowi ratownictwa medycznego, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Obecne działania polegają na oddymieniu budynku. Po oddymieniu sprawdzimy budynek na obecność gazów niebezpiecznych, tak żeby lokatorzy mogli wrócić bezpiecznie do swojego mieszkania. Paliła się pomieszczenia piwniczne, składowane materiały przy piecu. Na obecną chwilę nie jestem w stanie stwierdzić, co było przyczyną pożaru. To będzie mogła stwierdzić policja po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Nasze działań ruch wahadłowy mało utrudnia w ruchu, gdyż o tej godzinie na ulicy Staszica nie ma wielkiego ruchu. Na miejscu pracują 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, samochód z oficerem operacyjnym, jak również zastęp OSP Bielawa i OSP Piskorzów, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.